Potrzeba matką wynalazków na produkcji, jak w życiu, często się to potwierdza. U nas potrzeba zrodziła rozwiązanie, które chcę pokazać w dzisiejszym odcinku. Zostań ze mną, a pokażę Ci, co zrobiliśmy, dlaczego, do czego to służy i najważniejsze, co uzyskaliśmy dzięki wykonaniu tego detalu. A tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Dziś opowiem Wam o projekcie i wykonaniu aluminiowych miękkich szczęk do uchwytu w naszej DMG Mori. Potrzebowaliśmy złapać detal o średnicy 10 mm. Niestety standardowe szczęki, które mamy, były za duże i tego po prostu nie ogarnęły. Za to Wy ogarnijcie subskrypcję naszego kanału i dajcie łapkę w górę. Miękkie szczęki można wykonać na przykład z aluminium, tworzywa lub stali i można je przytoczyć na gotowo w uchwycie, dzięki czemu pasują idealnie do średnicy lub kształtu obrabianego elementu. Dają lepszą centryczność, nie uszkadzają powierzchni wykonywanego detalu, dobrze trzymają cienkościenne lub delikatne elementy i zapewniają powtarzalność przy produkcji seryjnej. Świetnie sprawdzają się przy nietypowych kształtach wykonywanych części. Oczywiście można zamówić u producenta specjalne dedykowane szczęki, ale koszt jest wysoki, a czas oczekiwania długi. A my mamy maszyny, mamy umiejętności i lubimy takie wyzwania, więc robimy to po prostu sami. Te konkretne szczęki potrzebne nam były pod projekt ekskluzywnych uchwytów do maszynek do golenia, który już kiedyś Wam pokazywałem. I tutaj liczy się perfekcja, ponieważ produkt nie może mieć żadnych zarysowań ani wygnieceń. Najważniejszym elementem jest odwzorowanie listwy zębatej szczęki. W oryginale te powierzchnie są szlifowane. My naszą listwę zębatą frezowaliśmy. Ważna jest tutaj wielkość, skok zęba i kąt. To wszystko musi się zgadzać. I zgadza się idealnie. Zęby wchodzą w uchwyt jak fabryczny. Całość wykonaliśmy w dwóch zamocowaniach. I to dzięki kołysce oraz czwartej osi. Kołyskę, którą widzicie, zaprojektowałem tak, żeby można było ją wykorzystywać na różne sposoby. Szybko montować i demontować. Cały sekret tkwi w systemie Zero Point, który stosujemy już od dawna. Kołyska jest na zero pointcie i madło na kołysce też jest na zero pointcie. Co to daje?
to, że mogę w kilka sekund zdjąć lub założyć imadło lub przepiąć o 90 stopni, bez ponownego bazowania. Jeśli program jest napisany pod centralny punkt Zero Pointa, to wszystko idealnie pasuje. To jest gigantyczna oszczędność czasu i jednocześnie 100% powtarzalności. Drugą rzeczą, którą daje nam stabilny proces, są klucze dynamometryczne. Używamy ich zarówno do montażu narzędzi w oprawkach, jak i do zaciskania detali w imadle. Dzięki temu, niezależnie kto uzbraja narzędzia lub łapie detal w imadle, docisk jest zawsze powtarzalny, co jest istotnym punktem procesu. Przy samym frezowaniu zoptymalizowaliśmy strategię, tak żeby narzędzie nie wracało w powietrzu. Wykorzystaliśmy obróbkę współbieżną i przeciwbieżną. Dzięki temu czas obróbki tej operacji skróciliśmy praktycznie o połowę. I teraz moment kulminacyjny. Sprawdźmy, czy wszystko pasuje i praca nie poszła na marne. Wszystko jest tak, jak zaplanowaliśmy. Zęby siadły perfekcyjnie. Zero luzów, idealne spasowanie. Całość wygląda jak oryginalne szczęki fabryczne. Samo gniazdo, które później będzie trzymało gotowy produkt, obrabiamy już na DMG. Używamy małego wałeczka, zaciskamy szczęki na wałeczku i obrabiamy w nich otwór. Dzięki temu otwór w szczękach ma idealnie taką samą średnicę i geometrię, jak detal, który będziemy produkować. W tym odcinku mogliście zobaczyć przykładowe szczęki, które wykonujemy do naszych nietypowych projektów. A dzięki kołysce, Zero Pointowi i powtarzalnemu montażowi cały proces był szybki, dokładny i w pełni kontrolowany. A w kolejnym odcinku pokażę Wam, jak obrabiamy kolejne uchwyty pod maszynki z użyciem tych szczęk. Będzie ciekawie. Jeżeli Ci się podobało, to tradycyjnie zostaw suba, łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!